Zacznijmy od tego, że chcąc jajko zrobić pisanką, musimy go odpowiednio ugotować. To znaczy, powinno to przynajmniej do godziny, do dwóch powinniśmy to jajko parzyć. To znaczy ono parzyć, czyli nie może bulgotać, podskakiwać w garnku, tylko dosłownie na wrzącej wodzie, w lekutkiej, takiej niepodskakującej atmosferze jajko się nam parzy gdzieś do około godziny do półtorej. Dlaczego? Ponieważ jajko tak ugotowane po pewnym czasie białko wysknie, a żółtko po prostu stanie się twardą kuleczką. Jajko nie będzie się nam pocić i jajko może wtedy po prostu nam przetrzymać nawet kilka lat, tak, gdy tak się jest ugotowane. Jajko ugotowane w odpowiednich warunkach. Tutaj jest chyba troszeczkę jajko pęknięte. Dlatego patrzę, żeby potem go ewentualnie do lodówki sobie go wsadzisz. Jajko tak ugotowane, przyniesione tutaj, wkładamy do farb wcześniej przygotowanych. Są to farby typowo do malowania, do farbienia jajek. I gdy jajko już jest ufarbowane, wyschnięte, wtedy ja metodą batikową, czyli z użyciem wosku pszczelego, nakładam za pomocą zapałki na niego odpowiednie wzory, które są w mojej głowie. Wzory te są przekazywane u nas, najpierw malowała babcia, potem moja mama. Ja patrząc, zapamiętałam pewne wzory i tak się ich nauczyłam. Wiadomo, że każdy może sobie spróbować jakieś inne wzory wymyślać, z tym, że na tym jajku tą metodą, czyli tą zapałką, nie da się wielkich manewrów czynić, ponieważ wosk szybko na zapałce zasycha i trzeba się szybko decydować, co się chce zrobić. Pociągnięcie jest tylko jedno, jak tu mówiła pani, korekty nie ma, ponieważ trzeba by ten wosk z powrotem wydrapać, ewentualnie podgrzać i wosk musiałby być starty. Ale jest też metoda druga, którą wcześniej preferowaliśmy i tak malowaliśmy. Polegało to na tym, że jajko niefarbowane zostało pomalowane woskiem w odpowiedni wzór, potem zostało włożone to do farby, wyciągnięte i potem ponownie pomalowane, potem znowu włożone do farby. W ten sposób na jajku uzyskujemy na przykład 2-3 kolory, ale po tym wszystkim ten wosk trzeba z jajka zetrzeć, to znaczy podgrzać do odpowiedniej temperatury i potem ten wosk zrobią się takie kropelki i szmatką delikatnie zetrzeć. Z tym, że trzeba uważać, że podgrzewając jajko, żeby go na przykład za mocno nie przycisnąć, albo czasami trafi się na tak zwaną kieszeń powietrzną, która jest na przykład w jajku i jajko samo zrobić, czyli pęknie nam. Mi się często tak zdarzało, że na przykład najpiękniejsze jajko, na którym było kilka kolorów i albo mojego brata nieraz uparzyło i po prostu puścił to jajko, bo to najlepiej było jajka obcierać pod kuchnią, kiedy mieliśmy dawniej w domu takie kuchnie, gdzie się pod którą się paliło, otwierało się drzwiczki i tam można było, przykładało się jajko i w odpowiednim czasie wyciągało, żeby też za długo nie trzymać, bo jajko by się spaliło i ścierało się ten wosk. I tak nieraz było tak, albo jajko samo pękło, albo na przykład uparzyło i człowiek mimowoli ręką zdrygnął i na przykład jajko, i to przeważnie zawsze padało na najpiękniejsze jajko. Bo to zawsze jest tak, że człowiek sobie umyśli jakieś jajko i uzyska na nim na przykład kilka kolorów. To jest bardzo pracochłonne, bo to trzeba wkładać, wyciągać, malować znowu. A zaczynamy wtedy od najjaśniejszego koloru, czy od żółtego, czerwień, potem zieleń i na końcu do niebieskiego. I to jajko czasami na końcu jest brązowe, ale w międzyczasie ma 4-5 kolorów. Pozostawia się odpowiednie wzór, trzeba tak prowadzić, żeby pozostawiać odpowiednie na nim tam elementy do dekoracji. Tak kiedyś malowaliśmy, ale z racji teraz tego, że kuchni bardzo ubyło, pod którymi się pali, jest ich coraz mniej. Od gazu no to można, ale to naprawdę trzeba bardzo uważać, ale to też można obetrzeć. A ta metoda po prostu nakładania wosku i pozostawiania na jajku jest metodą szybszą. No, po prostu szybciej się to robi, szybciej i po prostu, no, jak to mówią, komercyjnie jest lepiej, bo ja jestem w stanie więcej tych jajek, a tutaj po prostu nie miałabym możliwości, gdzie obecić. Jeśli ktoś miałby życzenie i chciałby sobie na przykład sam w domu wytrzeć to jajko, nie ma problemu, mogę zrobić tak, że sobie zrobi, jak będzie chciał.
W tej chwili na przykład ja tu mam wosk pszczeli troszeczkę zafarbowany czarnym pastą do butów, żeby uzyskać lepszy efekt, ponieważ jasny nie byłby widoczny na jajku. Musi być odpowiednie też ciepłota wosku, żeby się dobrze ciągnął, bo gdy będzie za zimny, to nie będzie to efektu dobrego. Za gorący to też wtedy za bardzo się rozlewa ten wosk, także jakoś trzeba by pośrodkować. W tej chwili mamy jajko. Zrobimy tak zwane kółeczka. One są bardzo pracochłonne, ale bardzo efektowne. Dużo trzeba poświęcić temu jajku pracy. Teraz w dobie, gdzie jest tak dużo ozdób, to tych jajka już tracą w zasadzie swoją, ale zawsze też jajko pomalowane. Teraz można naklejać, można przyklejać, można kupić gotowe, można kupić czekoladowe, można kupić takie siakie. Dawniej nie było takiej możliwości, także takie jajko pomalowane było osobliwą atrakcją. Teraz tych atrakcji jest tak dużo, że nie wiadomo, co jest większą atrakcją. Jakich jajek wielkanocnych życzylibyśmy Bobowiamu? Jakich? Pięknych, kolorowych, smacznych. Jakby można powiedzieć jeszcze zdrowych, żeby nikomu po tych jajkach nikomu nic nie było, nikomu takie jajko nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie, wyszło na zdrowie. Takich jajek ślicznych, kolorowych, zdrowych można Bobowiakom życzyć. Ja tu co roku im maluję, temu kto chce tutaj przyjść do Centrum Kultury i chce, żeby mu takie jajko pomalować. Co roku maluję i co roku staram się jakoś pewną ilość jajek zabezpieczyć, zamalowanych i tradycję utrzymać.